zmiana czasu na kolei. Odpowiadam na pytanie jednego z internautów, jak wygląda zmiana czasu na kolei. Jak wiadomo, w najbliższą niedzielę, to jest ostatnia niedziela października, a zatem w nocy z soboty 29 października na 30 października, niedzielę, wskazówki zegarów przestawimy do tyłu z godziny 3:00 na 2:00 w nocy i będziemy w tym dniu o godzinę spali dłużej. Dla pociągów będących w ruchu około godziny 3:00 opracowany jest specjalny rozkład jazdy. Pociągi takie zatrzymują się na około godziny czasu na najbliższej stacji. I proszę sobie teraz wyobrazić, że wjeżdżam w stację Babimost, zatrzymuje się, jest godzina 2:50, 2:52, mam odjazd. Zatrzymałem się na stacji w peronie o 2:50 i teraz tutaj mam zegarek na prędkościomierzu Hasslera. Mechaniczny, muszę go cofnąć z godziny 3:00 na 2:00. I co się stało? No mianowicie mam 52 minuty do przodu. I teraz muszę czekać do momentu, aż ten przestawiony zegar pokaże mi 2:52, czyli 52 minuty. I po 52 minutach wyruszę w dalszą drogę. Ja zyskuję, bo mam trochę wypoczynku, wydłużył się czas pracy, a podróżni no niestety są trochę zawiedzeni, bo 52 minuty przebywają w pociągu dłużej, ale na plan dojadą do stacji docelowej. Zmiana czasu zimowego na letni wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpływa na czas przejazdu pociągów. Pociągi w noc przejściową dojadą do stacji docelowej około godziny później, raz niż w dni poprzedzające kolejne. Będzie to opóźnienie jedynie teoretyczne. Przykładem, pociąg 7500 dojeżdża do Sulechowa o godzinie 1:58, odjeżdża czasu zimowego, a po 3 minutach odjeżdża o 3:01 według czasu letniego. Ale w tym przypadku nasze kochane spanie skróci się o godzinę i to jest ból. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy na mój kanał. Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj. 27 października 2022 roku.